Ten plakat nie jest uszkodzony. Jak widzimy, reprezentuje go również niemiecka firma. Proszę bardzo, prywatna niemiecka firma robi nam tu prezydentów. A tutaj dowód, jak jest to bezpartyjny prezydent, skoro został sfinansowany przez partię, a więc będzie lojalny wobec partii. I już to dzisiaj niestety w Pałacu Wilanowskim widzieliśmy, że dziękował Hermelińskiemu z PKW, dziękował zbrodniarzom sądowym z Trybunału Konstytucyjnego, którzy pozwalają łamać konstytucję elitom polskojęzycznym. Naprawdę, jako prawnik jestem zaniepokojona zużalczością